Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie z Faktycznego Domu Kultury w Warszawie. W samym centrum miasta się znajdujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o książce, której okładkę już Państwo widzą. Za chwilę przedstawię gościa i temat naszej rozmowy, ale ponieważ obaj, jak tu siedzimy, jesteśmy dziennikarzami, to chciałbym, a chyba nawet chcielibyśmy wspólnie wystosować apel, a właściwie powiedzieć Państwu, że dzisiaj rozpoczęła się akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa dziennikarzy. Ponad 30 redakcji z całego kraju wystosowało apel do rządu, aby nie łamał konstytucji i pozwalał nam informować obywatelki i obywateli o tym, co dzieje się na wschodniej granicy, tam gdzie wprowadzono stan wyjątkowy. Ten apel znajdą Państwo w sieci, w wielu miejscach, na stronach wielu redakcji. Prosimy o wyrozumiałość, zrozumienie i o dołączanie do akcji dziennikarskiego, obywatelskiego nieposłuszeństwa w sprawie stanu wyjątkowego. A Państwa i moim gościem dzisiaj tutaj w Warszawie i w całej Polsce i na świecie jest autor książki Klerycy. Życie w polskich seminariach. Reporter, dziennikarz Mariusz Sepioło. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór. Mariusz przyjechał z Torunia, gdzie na co dzień mieszka i pracuje. No muszę przyznać, że tak patrzę na twoją książkę, znając jej treść i wyglądając się bliżej tematowi, to dość ciekawe sąsiedztwo. To prawda, znaczy Toruń kojarzy się z jedną osobą konkretną, wszystkim tym, którzy nie są z Torunia, a w Toruniu nie bardzo tej osoby widać na co dzień, nie bardzo mamy okazję z nią obcować. Był taki ostatnio nawet jakiś czas temu epizod, że tam ktoś próbował się włamać przez tą bramę na Żwirki i Wigury i od razu został stamtąd usunięty, policja została wezwana, wszystko zostało sprawnie zorganizowane, więc nieczęsto się w ogóle ojca Rydzyka w Toruniu spotyka, w ogóle nad miastem chyba jego osoba jakoś szczególnie nie wisi, bardziej szerzej, tak myślę, nad całym krajem ciąży bardziej. No tak, jednoznaczne skojarzenie. Nie wiem, czy dobre, ale rozumiemy, że to jest po prostu pewnego rodzaju stereotyp. Proszę Państwa, Mariusz przyjechał do nas, do Warszawy, byśmy wspólnie porozmawiali o książce, która opowiada o życiu w polskich seminariach. Ja jestem oczywiście po lekturze i muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że wiem dużo. Tymczasem zorientowałem się, że nie wiem właściwie nic o tym, jak wygląda życie w takim miejscu. Ale jeżeli pozwolisz, to zacznę od próby wyciągnięcia od ciebie odpowiedzi na pytanie o twoje kłopotliwe hobby. Bo kiedy się czyta kleryków, to w pewnym momencie człowiek trafia na takie wyznanie. Od pewnego czasu mam kłopotliwe hobby. Jeśli w jednym z polskich miast znajduję się w pobliżu seminarium, od razu zaczynam podglądać. Dlaczego? No, najprostsza odpowiedź to z ciekawości, wrodzonej, a chyba też nabytej, a z czasem pewnie wypracowanej w pewnym stopniu. Podglądam w takim sensie, że obserwuję, przyglądam się zachowaniom, gestom, ubiorowi, sposobowi mówienia, wszystkiemu temu, co łączy się z bohaterami mojej książki. Czyli klerykami. Ja od razu potrafię ich rozpoznać, nie tylko dlatego, że noszą często sutanny albo są ubrani w taki charakterystyczny sposób, ale często udaje mi się rozpoznać kleryka po właśnie sposobie mówienia, zachowaniu, takim bardzo nieśmiałym, wycofanym, czy wręcz przepraszającym czasami. Więc no, czasami nie mogę się powstrzymać i z ciekawości. Dziękujemy za kawę. Przyglądam się temu życiu seminaryjnemu, które czasami wychodzi poza mury seminarium. No dobra, ale gdzie jest źródło? Gdzie bije źródło tego zainteresowania? No to źródło stoi przed nami jako efekt, czyli książka przede wszystkim, ale takie głębsze wydaje mi się, jeśli mielibyśmy tutaj psychologizować i wchodzić w psychoanalizę, to pewnie jest to taka ciekawość, która towarzyszy pewnie wielu osobom w tym kraju od urodzenia i od czasów, w których się wychowywali bardzo często w cieniu wieży kościelnej. Ja pochodzę z małej miejscowości pod prowincjonalnym miastem Płockiem, które pozdrawiam, ale no,
nie ukrywajmy, jest to małe miasto i jeszcze mniejsza miejscowość, z której się wywodzę, w której centrum był kościół po prostu, do którego całe rodziny chodziły co niedzielę i ksiądz proboszcz czy ksiądz wikary byli osobami, które wzbudzały naturalne zainteresowanie, ponieważ absolutnie nic o nich nie wiedzieliśmy. Mogliśmy się domyślać, mogliśmy po cichu rozmawiać, ale nie wiedzieliśmy praktycznie nic o nich, o ich życiu i skąd przychodzą, z czego są zbudowani. Ale jednocześnie pełnili rolę takich lokalnych autorytetów. Oczywiście, no autorytetów i powiedział takich liderów i przedstawicieli władzy symbolicznej, ale też czasami realnej. Stąd zainteresowanie klerykami, czyli ludźmi już nie w podobnym wieku, nie z tego pokolenia, trochę młodszymi ode mnie, ale ludźmi, którzy kiedy inni ludzie w tym wieku studiują, poznają innych ludzi, bawią się, doświadczają, no to klerycy przeżywają raczej coś odwrotnego. To życie takie studenckie, arebur bym powiedział, czyli zupełnie inne niż to normalne, bym powiedział. Więc to mnie interesowało zawsze, kim oni są, jak się czują w tym otoczeniu miejskim. To moje obserwacje. Oczywiście ja w książce to zdanie zamykam w jakimś takim bardziej, w takiej metaforze, czy w takim uogólnieniu, które ma służyć bardziej jako figura retoryczna, ale rzeczywiście... No i stworzeniu obrazu jakiegoś. Tak, ale oczywiście od zawsze była chyba we mnie ta ciekawość tego, co jest za murem kościelnym, no niestety za murem plebanii i za murem seminarium. No tak, ale jak siedzi przy jednym stole dwóch dziennikarzy, którzy też czasami zajmują się pracą reporterską, nie tylko taką rozmową, czy pisaniem, czy wywiadowaniem, to doskonale wiedzą obaj oni, a też pewnie nasze widzki, nasi widzowie, że książka bierze się z jakiegoś impulsu konkretnego. Nie pytam tutaj o twoją prywatną historię, o to, czy myślałeś o tym kiedyś, na przykład, żeby być księdzem, albo miałeś przyjaciół, którzy wstąpili do seminarium, ale przecież zawsze poza tym ogólnym zainteresowaniem musi być jakiś taki moment, który rozpoczyna to wszystko. Pamiętasz? Ja myślę, że oczywiście miałem znajomych, którzy przechodzili tą drogę albo próbowali przejść tą drogę w najbliższej okolicy nawet, ale myślę, że to nie było to, co zdecydowało o tym, że zdecydowałem się spędzić w tym świecie trochę czasu i potem o nim napisać. Ja myślę, że ten impuls tak naprawdę to przyszedł już w trakcie pracy. To znaczy ja od ponad 10 lat w tym momencie piszę trochę o Kościele, w Tygodniku Powszechnym między innymi, w polityce, o różnych jego stronach, o tej dobrej, a częściej o tej złej, tej bardziej mrocznej. I w trakcie tej pracy spotykałem się z księżmi głównie, z zakonnikami, od których ciągle nie mogłem wydobyć takiej pozbawionej, takiej patyny odpowiedzi na pytanie, kim ty człowieku jesteś, z czym ty się borykasz, co cię boli, skąd pochodzisz. I ta ciekawość taka, która mnie doprowadziła do tego, żeby spotykać się z kolejnymi ludźmi i pytać ich o ich doświadczenia, z kolejnymi klerykami, księżmi, byłymi księżmi, to chyba wzięła się z tego doświadczenia, z tej frustracji, która mi towarzyszyła podczas tej pracy. To jest taka frustracja dziennikarza, który nie może się dobrać do tematu w taki sposób, jakby się chciał dobrać. To znaczy jest jakaś tajemnica w tym świecie, w tych ludziach i mimo starań nie udaje się jej gdzieś tam zdrapać, tej tajemnicy. I może dlatego nie była to ciekawość, ten motyw, taka czysta, ludzka ciekawość rzucenia się w ten temat, tylko taka złość, że mimo wielu starań nie daje się uzyskać tej prawdziwej, szczerej odpowiedzi. Nie wiem, czy udało się uzyskać przy okazji tej książki, może gdzie nie gdzie tak, ale chyba to było
To był taki motyw prawdziwy. Tylko powiem dla tych spośród Państwa, którzy są z nami, że można zadawać pytania do Mariusza. W transmisji na dole jest takie miejsce na komentarze, na pytania. Monika, która jest z nami, chętnie się tymi pytaniami z nami wszystkimi podzieli, jeżeli one się pojawią. Można pytać autora o prawie wszystko. Myślę, że temat jest na tyle interesujący i wielowątkowa to jest książka, że można śmiało Mariusza o różne poruszane przez nas tematy próbować dopytać albo docisnąć. To teraz tak. Życie w polskich seminariach to jest podtytuł twojej książki. Obaj nie mamy tego doświadczenia jako studenci, ci, którzy wstąpili. Ja nigdy w seminarium jako gość nie byłem. Ty jak mniemam, próbowałeś i wiem z książki, że się udało, ale czy łatwo się do tego świata dostać z ulicy, kiedy nie jest się kimś, kto tam studiuje, przebywa, pracuje? Absolutnie nie. To znaczy, mnie się to udało rzeczywiście, ale po długich staraniach, takich bym powiedział oficjalno-formalnych, uzyskiwania zgód i wysyłania kolejnych próśb i tłumaczeń, dlaczego i tak dalej, po prostu pomyślałem, że zapukam do drzwi, do furty seminarium we Włocławku, czyli jednego z najbliższych mi seminariów, i po prostu powiem, że jestem i chciałbym je zwiedzić. No i to się udało chyba z różnych względów. Po pierwsze, była pandemia i tam nikogo nie było. W sensie było kilku kleryków na tak zwanym dyżurze, którzy tam musieli być przez jakiś czas wakacji. Po drugie, wziąłeś ich z zaskoczenia. Tak, to zaskoczenie zadziałało, ponieważ no, okazało się, że rektor jest na tyle, powiedział, albo zaskoczony, albo otwarty. Nie udało mi się do tego rozstrzygnąć do dziś, że pozwolił mi trochę zobaczyć seminarium w sensie budynku, jak ono wygląda, jak jest zorganizowane. I to tyle bym powiedział. To spotkanie zmierzało do wyraźnego końca. Miało się skończyć bardzo szybko. Bardzo uprzejmie się zakończyło i ta furta się za mną zamknęła. Jeśli pytasz o to, czy to środowisko i ten świat jest dostępny w sensie takim, że można się do niego dostać innymi drogami, no właśnie rozmawiając z osobami duchownymi, z byłymi, obecnymi księżmi, klerykami, to tym bardziej nie. To znaczy, ja nie zliczę też chyba, nie ma sensu liczyć odmów obecnych kleryków, którzy teraz są w seminariach, którzy studiują na różnych poziomach. Zresztą im młodsi, tym bardziej skłonni opowiadać. Im starsi, im dalej w ten system formacyjny, tym mniej chętni, żeby opowiadać. Nie zliczę tych odmów, więc musiałem sobie jakoś radzić inaczej. Liczyłem na otwartość kleryków i księży. Udało mi się takich znaleźć, ale było bardzo, bardzo trudno. W tym sensie ten mur seminaryjny i ta furta jest bardzo gruba. Bardzo zamknięta, jeśli tak można powiedzieć. No dobrze, to co się udało ustalić, co jest za nią? Bo seminarium to jest takie miejsce, w którym kiedy się pojawia ten, kto chce zostać księdzem, kto czuje powołanie, jak to często mówią twoi bohaterowie, zamyka się na 6 lat. I to jest jednocześnie uczelnia wyższa, akademik i właściwie cały świat. Kiedy jest się studentem, tak to nazwijmy, świeckim, można się przemieszczać między budynkami wydziałów, można chodzić z kolegami, koleżankami na piwo, wyjść do baru czy wyjechać gdziekolwiek w weekend. Tam jest to właściwie, praktycznie niemożliwe. W pierwszej chwili pomyślałem, co tam się kryje za tymi murami, to pomyślałem życie, w sensie takim, że ono chce zaistnieć, chce być, buzować i ci ludzie po prostu chcą jakoś prowadzić to życie tak, jak prowadzą je rówieśnicy, ale oczywiście udaje się to w niewielkim procencie.
tak jak to powiedziałeś, ten świat jest ograniczony wieloma barierami, takimi stworzonymi w taki sposób bardzo sztuczny i odgórny, mam wrażenie. Barierami, które sięgają dekady wstecz, nie przystają w ogóle do warunków dzisiejszych. To znaczy oddawanie telefonu czy komputera pod opiekę komuś, żeby z tego telefonu nie korzystać, to wydaje mi się jakimś zupełnym anachronizmem. No po takie rzeczy jak możliwość ugotowania ciepłego posiłku, tam powstaje cały, że tak powiem, czarny rynek kucharski. Żeby usmażyć jajecznicę, to trzeba przedsięwziąć różne czynności, to znaczy trzeba znaleźć patelni u zaufanego kleryka albo samemu ją przemycić. Trzeba te jajka przemycić, trzeba je usmażyć, trzeba pozbyć się zapachu i trzeba szybko tą jajecznicę zjeść. Dlaczego nie wolno sobie jajecznicę usmażyć w pokoju? No? Ja też oczywiście o to pytałem i jakby taka odpowiedź, którą uzyskałem, to, że jedno złamanie tej zasady w postaci pozwolenia na gotowanie tam jajecznicy czy innych posiłków, czy nawet spożywania posiłków z ulicy, bo o tym też piszę, że to też jest oddzielny jakby system zaopatrywania się w pizzę i kebab w seminariach, to złamanie, odejście od tej zasady mogłoby jakby spowodować lawinę skutków z perspektywy władz seminarium. To czyli znaczy, to jest tak, że jak ktoś chce wstąpić do seminarium i w przyszłości zostać księdzem, to od pierwszego dnia właściwie poddaje się całkowitej kontroli. No niestety tak jest i zbyt często tak bywa, że ta kontrola jest zupełna, całkowita, stuprocentowa. Szczególnie w tych pierwszych latach, bo mam wrażenie, że z czasem klerycy formowani w tym systemie sami potrafią już tą kontrolę nad sobą nawzajem sprawować i pilnować się w taki sposób, że szczególnej zewnętrznej kontroli, zewnętrznego przymusu nie trzeba. Czy ta kontrola jest sprowadzona do takich nawet sytuacji, że o tym też piszę w książce, że w seminarium właściwie nie powinno się chorować. W tych czasach to trudno sobie to wyobrazić i bywały zresztą takie momenty podczas pisania tej książki, że na przykład całe seminarium rozjeżdżało się do domów, żeby nie przenosić koronawirusa, ale mówię o takich sytuacjach zwykłych, kiedy ktoś ma po prostu zwykłą grypę. Jeden z byłych kleryków opowiada mi o tym, że nie powinno się chorować, bo jest to zbyt często, bo jest to źle widziane. To znaczy, że coś jest z tobą nie tak, albo za często wychodzisz, albo masz za dużo kontaktu ze światem zewnętrznym. Albo nie jest to choroba, tylko jakiś rodzaj symulowania. Więc nawet takie przyziemne kwestie jak samopoczucie fizyczne może być powodem może otwierać jakieś drzwi, za którymi nie wiadomo, co się kryje. Podobno nawet jakaś taka skwaszona mina, którą czy niezadowolenie wypisane na twarzy, czy smutek, czy jakiś rodzaj doła może spowodować to, że przełożeni zaczną się zastanawiać, co ci jest, kleryku, i dlaczego jesteś smutny. A to już prowadzi do stawiania trudnych pytań, na które trudno odpowiedzieć. Więc ta kontrola ma różne wymiary, od bardzo praktycznych po zniosłe, które już dochodzą do kwestii wiary, których tutaj nie chcę poruszać, ale tak jest. Teraz sobie pomyślałem o tym, że koronawirus paradoksalnie mógł pomóc w zmniejszeniu tej kontroli kleryków przez władze seminarium, no bo o ile wszyscy są skoszarowani w jednym miejscu i można im się przyglądać 24 godziny na dobę, to kiedy rozjechali się do domów, to właściwie poza zdalną kontrolą nie ma żadnej. Na pewno koronawirus wpłynął na
poczucie, tak powiedział, poczucie bezpieczeństwa przełożonych i władz seminariów różnych, ponieważ to, tak jak powiedziałeś, spowodowało takie rozprzężenie tego systemu, a trzeba wiedzieć, że każdy rodzaj właśnie tego rozprężenia powoduje, że wkrada się niepewność i ta kontrola nie jest utrzymywana. Zresztą widać to w statystykach powołań i w takich pojedynczych przykładach seminariów, w których tych powołań jest coraz mniej. W Olsztynie na rocznik 2019-2020 zgłosił się jeden kandydat, też z nim rozmawiam w książce i to... Miał całe seminarium dla siebie. Dokładnie. Znaczy może nie całe seminarium, ale był jedynym klerykiem na roku, a to pewnie no powodowało tak. Jakieś przywileje. A, bo mówię o tym, z wyższych roczników, no tak. Tak, ale mówię o tym też dlatego, że zmieniający się świat i coraz bardziej przyspieszający i coraz bardziej dynamiczny świat, z którego przychodzą ci młodzi ludzie, powoduje rozprężenie tego systemu. On go podgryza od dołu i od góry i powoduje, że tych powołań jest coraz mniej, a wątpliwości coraz więcej. Oczywiście formatorzy, czyli ludzie, którzy się zajmują opieką i formowaniem kleryków, tłumaczą to w jakiś sposób, a to tłumaczą kryzysem rodziny, a to tłumaczą kryzysem postrzegania roli mężczyzny, a to w jakiś inny jeszcze sposób, a to wpływem popkultury na życie młodych ludzi, oczywiście negatywnym wpływem. Ja po tych 3 latach pracy nad tą książką wydaje mi się, że uważam, że przyczyny są inne i gdzie indziej trzeba było ich szukać. Chyba wewnątrz tych murów niż na zewnątrz. Zanim przejdziemy, tak to nazwę, do zajęć praktycznych, to trochę teorii o twoich bohaterach. Książka zbudowana jest w ten sposób, proszę państwa, że w zasadniczej części składa się z wypowiedzi rozmówców Mariusza. Kim oni są? Bo właściwie można ich podzielić na kilka grup. No to są byli i obecni księża, byli i obecni klerycy. Takie 4 grupy, z czego najmniejsza jest oczywiście grupa obecnych kleryków. No z tych powodów, które... Spotkałeś się w tajemnicy z nimi? Nie, to były spotkania, to były rozmowy z ludźmi, którzy z jakiegoś powodu zdecydowali się opowiadać. To było, miałem wrażenie, że to było w ogóle dla nich bardzo trudne i ta zgoda na rozmowę to już w ogóle był jakiś taki gest, bym powiedział, heroiczny z ich strony. Może oprócz jednego obecnego kleryka, no na późniejszym etapie, czyli etapie autoryzacji, dochodziło do większych lub mniejszych negocjacji, do czytania tekstów przez przełożonych, więc to też pokazuje, jaki stopień, jaka była skala tego tej ściany między mną a obecnymi klerykami. Czyli sobie to wyjaśnimy, żeby to było jasne. Mhm. Udało ci się dotrzeć do kleryków, którzy obecnie są w seminarium. Oni zgodzili się z tobą porozmawiać, ale żeby ich wypowiedzi pojawiły się w książce, musiała być zgoda przełożonych, którzy mogli mieć wpływ na to, co się w tej książce znajdzie. Nie tylko zgoda, ale też lektura ich wypowiedzi. Mhm. I były przypadki, w których dowiedziałeś się o tym, że próbowali ingerować? Nie chcę podać teraz nazwiska tego rozmówcy, ale był taki przypadek, kiedy w wypowiedziach pojawiały się zmiany, ale na szczęście nie zmieniające sensu wypowiedzi, tylko zmieniające stylistykę, język, bo o to bardzo się dba. Zresztą było, to też chcę podkreślić, że najczęściej były to osoby, które już w jakiś sposób w życiu swoim prezentowały jakiś rodzaj otwartości, bo ja ich musiałem jakoś znaleźć. W sensie
Oprócz tego, że próbowałem taką drogą typową dla reportera, czyli od jednej osoby do drugiej, no to także pod takim kluczem właśnie tej otwartości, że na przykład nie bali się o czymś pisać na swoich Facebookach, albo nie bali się wypowiadać w mediach, albo byli znani już z imienia, nazwiska, albo spełnionej funkcji w seminarium, więc to powodowało, że moje zainteresowanie tutaj na nich się moja uwaga się na nich skupiła, ponieważ wiedziałem, że są jakoś skłonni do tego, żeby opowiadać. To nie zapobiegło takim sytuacjom, że musiałem zmienić imię obecnemu klerykowi jednemu, ponieważ który właściwie niewiele zmienił w autoryzacji, w sensie nie bardzo ingerował w tekst, ale z jakiegoś powodu zapytałem go o ten powód, ale nie otrzymałem odpowiedzi, kazał sobie zmienić imię. No powód może być taki, że po prostu tę książkę pewnie przeczytają wszyscy klerycy i ludzie w seminariach w Polsce i potem będzie dochodzenie, który to i o czym powiedział. Ciężko jest zostać klerykiem, a potem księdzem w Polsce? Jak wygląda cała ta procedura? Czy ciężko? Chyba nie jest to trudniejsze od zdobycia innego zawodu, który się zdobywa po studiach wyższych, powiedział. Jeśli wierzyć w relacje moich bohaterów, a staram się w nie wierzyć, bo nie mam powodu ich kwestionować, to poziom nauczania w seminariach ciągle pozostawia wiele do życzenia, a to powoduje, że człowiek oczytany, biegły, lotny w kwestiach naukowych, taki, powiedział, student czwórkowo-piątkowy, zdolny uczeń z maturą, łatwo sobie poradzi z zaliczeniami przedmiotów na przykład. Więc w tym sensie nie jest to trudne, w sensie takim dydaktyczno-naukowym. Dodajmy, że w seminariach są kolokwia, kartkówki, tak jak wszędzie. Studiach. Mhm. Ale z drugiej strony jest ta warstwa, bym powiedział, przetrwania w środowisku, to znaczy przetrwania bez upadków, bez jakichś takich momentów, w których ktoś popełnia niewybaczalny z perspektywy przełożonych błąd, czyli coś mu się zdarza zrobić niedobrego i w konsekwencji zostaje z seminarium relegowany. Więc pod tym względem trudno jest, i to też mówili moi rozmówcy, że bardzo często jest tak, że do tego ostatniego roku seminarium doświęceń przetrwają ci, którzy zdobyli tę umiejętność poruszania się w tych meandrach, powiedział, to znaczy, czyli dogadywania się i z klerykami, i z przełożonymi, i milczenia w odpowiednim momencie, i mówienia w odpowiednim momencie. Czy to też te relacje były od takich bardzo, bym powiedział, stanowczych, czyli takich, ktoś mi powiedział, że doświęceń doczekają tylko ci, którzy jakoś się dogadują z przełożonymi. Ktoś inny mi powiedział, że przetrwają ci, którzy milczą o tym, co słyszą albo co widzą, którzy nie wychylają się, którzy nie kwestionują wypowiedzi swoich przełożonych, czy nie zabierają głosu w dyskusjach na tematy bieżące, jeśli w ogóle takie dyskusje się pojawiają. Jest to powiedzenie, już nie chcę go wokować, te rosyjskie, ciszej jedziesz, dalej pójdziesz, coś w tym stylu, i to jest niestety zbyt często i bardzo często metoda przetrwania w tym systemie, więc pod tym względem jest ciężko, trudniej niż gdzie indziej, powiedział. Kiedy się czyta kleryków, to proszę państwa, człowiek się łapie za głowę ze zdziwienia wielokrotnie. Staram się, żeby nie było ocenne to, co mówię, ale jednak kiedy się żyje w świecie poza kościelnym, poza duchownym, to jednak innego rodzaju zachowania są na porządku dziennym. System kontroli, braku zaufania właściwie władz, seminarium,
czy diecezji do kleryków, przyszłych księży, no jest wywindowany na jakiś niesamowicie wysoki poziom. Istnieje taka funkcja w seminarium, o której dowiedziałem się z książki Mariusza, jak socjusze. To są takie osoby, które często koledzy z roku, którzy wychodzą razem, dwójkami, na miasto, opuszczają mury seminarium, mają 2 czy 3 godziny w tygodniu tak zwanego wolnego. To już dużo. To już dużo, ale są tak ze sobą parowani, żeby wzajemnie też się obserwowali. To znaczy jest to jakiś swoisty system szpiegowania też. Czy to nie tylko polega na tym, że istnieje ta funkcja socjusza w sensie takim, że ktokolwiek jest dobierany do tej pary wychodzącej na miasto, powiedzmy, czy spędzającej jakoś wolny czas. Ale to ma być takie założenie, oczywiście to ma być określonego rodzaju osoba, to znaczy ma być osoba, która nie zawaha się zdać relacji z tego wyjścia. Nie zawaha się opowiedzieć po prostu, co tam się działo, a gdyby coś się działo, to nawet przywołać do porządku tego kolegę. Więc próbuje się połączyć często ze sobą ludzi, którzy na co dzień ze sobą się nie nadają na tych samych falach. Znaczy, wyobraźmy sobie sytuację, że mieszkamy w akademiku i bardzo nie lubimy kogoś z tego trzeciego piętra, bo tam hałasuje i wyrzuca przez okno pety i robi różne dziwne rzeczy, ale wtedy, kiedy mamy te chwile czasu dla siebie, to właśnie z nim musimy ją spędzić. Co oczywiście powoduje kolejną jakąś taką szarą sferę zamian, poszukiwania kogoś, z kim można wyjść, kto nie wzbudzi podejrzeń przełożonych, ale będzie naszym znajomym i z nim wiemy, że będziemy się mogli tam czuć dobrze. No to jest takie doświadczenie. Zresztą funkcja socjusza to jest taki relikt perelowski. I to miało chyba na celu to, żeby kleryk opuszczający seminarium nie padł w ręce smutnych panów i nie dał się na przykład zwerbować, co było bardzo, bardzo częste wbrew pozorom, do współpracy ze służbami, albo na przykład jakoś nie wyniósł jakichś tajemnic środowiska kościelnego na zewnątrz, ale ta funkcja okazuje się przetrwała do dzisiaj, kiedy komuny nie ma, w sensie takim, że nie ma tego systemu. I nie ma służby bezpieczeństwa, ale są socjusze potrzebni do tego, żeby ten wymiar socjalny, jak sama nazwa wskazuje, podtrzymywać na wysokim poziomie. A co mówią twoi bohaterowie? Czy przyjaźń w seminarium jest możliwa? Tak, jest możliwa i wbrew pozorom często się zdarza. Ale z takim zastrzeżeniem, że mówią o tym księża, obecni księża, to znaczy wielu z nich do dzisiaj utrzymuje kontakty bardzo bliskie, przyjazne z kolegami z roku na przykład, z którymi mieli święcenia. Z tymi, którzy nie dotrwali do święceń, bardzo rzadko takie kontakty utrzymują z jakiegoś powodu. Z kolei ci, którzy nie doczekali święceń, bardzo rzadko mają kolegów księży. Znaczy oni bardzo często daleko odchodzą od tego świata i nie chcą mieć z nim wiele wspólnego. Z apostazją włącznie. Tak, jeden z moich bohaterów chyba już jest. No to właśnie tu miał właśnie, dobrze zahaczyłeś, muszę się dowiedzieć, czy już jest apostatą. Ale tak, były kleryk Czarek. W momencie, kiedy się spotykaliśmy, był w tym procesie apostazji, również łącznie z rzuceniem sutanny po latach, z odejściem z kościoła już po latach, po wyjściu z seminarium. Ta książka krok po kroku opisuje to, jak
wygląda świat w seminarium, jak wygląda nauka, jak wygląda opieka i kontrola nad klerykami, którzy potem zostają lub nie wyświęceni, ale też dużą jej część stanowią opowieści o tym, co może pójść albo co idzie nie tak. Teraz musimy sobie wyobrazić taką sytuację, że najczęściej do seminarium, znaczy nie musimy sobie tego wyobrażać, wiemy to z życia społecznego, wstępują ludzie zaraz po szkole średniej, po maturze. 19-latkowie fizycznie już dojrzali, ale mentalnie, emocjonalnie bardzo często jeszcze nie ukształtowani. Idą do seminarium z powodów różnych. Oczywiście niektórzy są przekonani, że mają powołanie i chcą służyć jako księża w przyszłości. Są też tacy, którzy, o czym mówią też twoi bohaterowie, właściwie z powodów rodzinnych, towarzyskich są wypychani. Kiedyś to było częstsze niż dzisiaj. Ksiądz, posiadanie księdza w rodzinie to był dodatkowy prestiż społeczny na pewno. Są tacy, którzy właściwie nie wiedzą, co chcieliby robić w życiu i próbują. Są tacy, którzy przeżywają w tak młodym wieku różnego rodzaju zawody, także miłosne, i dochodzą do wniosku, że być może w ten sposób jakoś się odnajdą. No ale potem te 6 lat, o ile to jest 6 lat, bo to trwają, to jest świat pełen niepokoju, niespodzianek, czyhających pokus różnego rodzaju. Trudno sobie wyobrazić, kiedy nie jest się w środku, kiedy nie ma się czegoś, co nazywa się powołaniem, jak można się wyzbyć wielu aspektów życia i w imię czego. Oczywiście są tacy twoi bohaterowie, którzy mówią, że po prostu postanowili wyciszyć pewne aspekty swojego życia i całkowicie poświęcić się Bogu. Nie mamy powodu, żeby im nie wierzyć. Natomiast w większości przypadków czytamy i słyszymy o tych pokusach, którym jednak się ulega. I nie mówię tutaj chociażby o takiej pokusie, jaką jest palenie papierosów czy spożywanie alkoholu, ale przecież jedną z najsilniejszych, nie pokus, ale takich funkcji życiowych potrzeb jest popęd seksualny, który myślę, że w przypadku 20-latka jest o wiele silniejszy niż w przypadku 40- czy 60-latka. No i co? No to jest pytanie, którego nie chciałem, że tak powiem, nikomu odpuścić przy tej okazji. To znaczy, często słyszałem takie okrągłe odpowiedzi w stylu, że że jak się zdecydujesz, że jak masz powołanie, jak się decydujesz na tą drogę, to musisz przenieść tą miłość, którą miałbyś do kobiety, na miłość do Boga, że musisz przenieść energię, którą mężczyzna spożytkuje w inny sposób na energię w pracy w parafii. Okej, to jest tylko jakby dla mnie jeden poziom tego, że takiej racjonalnej decyzji podejmowanej przez kleryków i potem księży o przeniesieniu tej energii, jeśli coś takiego jest możliwe. Ale mnie interesowało, bo cały czas poruszaliśmy się w tym kontekście założenia rodziny i posiadania dzieci, ale mnie interesowało po prostu radzenie sobie z, tak jak powiedziałeś, z potrzebami, z testosteronem, z fizjologią ludzką. No i tu już tych rodzajów przeniesienia energii nie ma. To znaczy, to się już ta sublimacja się już kończy, tylko jest po prostu fizjologia zostaje. No i jeśli pytasz mnie i co, to są różne sposoby na pozbycie się tej energii. Podobno w seminariach, znaczy nie podobno, masturbacja i życie erotyczne jest na porządku dziennym. Są różne metody, którymi się to robi. O tym się nie rozmawia albo bardzo rzadko, ale jest to obecne i bardzo widoczne, tak powiem, na pierwszy rzut oka. Jeden z moich rozmówców, przypadło mu sprzątanie pryszniców na piętrze. No i widok tych pryszniców po prostu świadczył o tym, że jakie tam rzeczy się pod tymi prysznicami dzieją, więc
takiej sytuacji jakby na pewno są ludzie, którzy potrafią tę fizjologię jakoś wyłączyć. Tak jak powiedziałeś, nie mamy powodu twierdzić, że tak nie jest. Ale są ludzie, którzy tej fizjologii nie wyłączają. No i wtedy stają przed takim dylematem, który też często się pojawia w tych rozmowach. Mianowicie, czy tego się spowiadać i narazić się na ewentualne konsekwencje, ponieważ w konfesjonale może być przełożony albo znajomy przełożonego, albo nie spowiadać się i żyć w jakimś poczuciu winy, w takiej frustracji spowodowanej tym, że się opadło. Właśnie w narastającym poczuciu winy, prawda? Dlatego, że trudno sobie jakoś, no, znaczy trudno wierzyć w to, że to jest jednorazowy przypadek. Na przykład sytuacja pod prysznicem, albo chociażby też w pokoju i to niekoniecznie samemu, ale z kolegą. No, nie ma, znaczy ja uważam, że już przyszedł czas na to, żeby nie właśnie nie chodzić takimi ogródkami, żeby nie żeby nie mówić na okrągło. Po prostu ludzie, z którymi rozmawiałem i dlatego mówię to z taką pewnością, ludzie, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że załatwianie potrzeb fizjologicznych jest na porządku dziennym w seminarium, w tym także potrzeb seksualnych. I tyle. No i to jest też rzeczywistość tego świata, którą władze seminarium i Kościół na takim poziomie, bym powiedział, hierarchicznym próbuje jakoś zagadać. No to właściwie jest pytanie, Mariusz, kto żyje w większej obłudzie? Czy ci klerycy, którzy starają sobie jakoś radzić, czy ich przełożeni, szefowie całej tej hierarchii, którzy udają, że tego nie zauważają, bo być może sami również sobie jakoś muszą radzić, jak wiemy, całkiem nieźle. Niestety radzą sobie też przy, zabrzmi to brutalnie, ale przy użyciu kleryków często, albo młodych chłopców ze wspólnot parafialnych. Być może będzie jeszcze okazja ci się o tym porozmawiać. Ale ja myślę, że klerycy w tej sytuacji, w której się znajdują, są ofiarami tej sytuacji. Znaczy nie ma co tutaj szukać ich w nich winy, tylko absolutnie ten system, który nie dopuszcza naprawienia błędu albo powrotu o kilka kroków wstecz i na przykład wytłumaczenia się czy przepracowania pewnych spraw, sprawia, że no, milczenie jest po prostu wartością jakby bezwzględną. To znaczy, żeby przetrwać w tym świecie, musisz milczeć, a to, co robisz w zaciszu pokoju, to już sprawa twojego sumienia albo psychiki, albo jakkolwiek ją nazywamy. Jest sprawą oczywistą, że ten temat musiał się w książce pojawić, zwłaszcza, że są w niej tacy bohaterowie, którzy wbrew sobie stali się w jakimś sensie uczestnikami historii zdarzeń, które wyszły na jaw, na światło dzienne. Jeden z twoich bohaterów był molestowany przez metropolitę wrocławskiego Gulbinowicza. Inny opowiada o sytuacjach związanych z pecem, którego najbliżsi współpracownicy próbowali kryć i chronić. Tych, którzy kryli peca, był dzisiejszy metropolita krakowski Jędraszewski. Co w ogóle jest ciekawe, kiedy się słucha wypowiedzi Jędraszewskiego i tej nagonki na środowisko LGBT, której był współtwórcą, i zestawi się to z tym, jak bardzo bronił tego typu zachowań we własnym środowisku. To znaczy coś, co moglibyśmy nazwać nieradzeniem sobie, obłudą czy życiem w kłamstwie kleryków, to jest po prostu, mówiąc kolokwialnym językiem, mały pikuś wobec tego, co się dzieje na szczytach tej hierarchii kościelnej. Znaczy ja myślę, że to jest, to się ze sobą, to się nawzajem żywi. To znaczy ta obłuda na poziomie takim, powiedział, centralnym, czy tej hierarchii kościelnej, to jest
Właśnie, albo wynik tego systemu, który się zaczyna w seminariach, albo życie w seminarium jest wynikiem tego, co się dzieje na górze. Często molestują ci, którzy byli molestowani, tak, prawda? Tak, tak, tak. I to, tak jak powiedziałem, to się ze sobą, to się sobą żywi nawzajem. Dlatego tak trudno przełamać milczenie w tym środowisku, ponieważ to zagrożenie ze strony oprawców jest tak silne. To znaczy, ja też chciałem powiedzieć, że ja do tej książki starałem się unikać tego klucza molestowania w doborze bohaterów. Znaczy, zależało mi na tym, żeby nie szukać, żeby nie rozmawiać z tymi, którzy na przykład publicznie przyznali się do bycia ofiarami molestowania. No tak, ale ci, którzy nie przyznawali się, też o tym wspominają, bo to do czegoś prowadzi. Właśnie do tego zmierzam, że jak jechałem do bohatera i zaczynaliśmy rozmowę i przyjeżdżałem do niego i zupełnie inną historię, to prędzej czy później schodziliśmy, znaczy ten temat po prostu się pojawiał i okazywało się, że albo ta osoba była ofiarą molestowania, albo słyszała o przypadkach molestowania, albo podwójnego życia księży i najwyższych hierarchów Kościoła w tym kraju, albo słyszała o przypadkach ukrywania tego rodzaju praktyk, albo widziała je na własne oczy w czasie różnego rodzaju imprez i przejęć z udziałem duchownych. Więc to ja w pewnym momencie się zorientowałem, że nie na tej historii mi zależy, bo przecież ona została już w sensie opowiedziana i te drzwi zostały wyważone przez film Claire czy filmy braci Sekielskich. Ten jakby paradygmat mówienia o tym się zmienił i te drzwi były już otwarte, to okazywało się, że jak się w nie wejdzie, to jest 10 następnych i to się nie kończy. I każda kolejna osoba ma to samo doświadczenie. Ja myślę, że jeszcze długo będziemy oczyszczać tę sytuację, to środowisko, ale to jest też bardzo interesujące, kiedy się słucha o tym, jak to wszystko funkcjonuje od środka, kiedy się czyta kleryków, że właściwie wiadomo, że kiedy się zaczynają pojawiać jakieś sytuacje trudne, niezgodne z założeniami funkcjonowania takiego miejsca, kiedy na przykład tworzą się, no nie wiem, grupy albo kliki osób, które mają ze sobą jakieś interesy, również niestety także związane ze sprawami seksu, to bardzo łatwo stać się ofiarą nawet nie fizyczną, ale ofiarą wykluczenia, bo nie chce się brać w tym udziału. Albo coś się wie i można stanowić zagrożenie, więc lepiej się takiego człowieka pozbyć. Mariusz pisze w tej książce o bardzo wielu złamanych życiach ludzi, którzy zostali relegowani z seminarium tylko dlatego, że właśnie nie chcieli na coś patrzeć, nie chcieli do czegoś przyłożyć ręki, nie chcieli być uczestnikiem czegoś, co w jakimś sensie no, nie zgadzało się z ich kodeksem etycznym czy moralnym. No i teraz, jakiego rodzaju to jest tragedia, jakkolwiek to brzmi, dla człowieka, który inwestuje w siebie, idzie do seminarium, chce być księdzem, mimo coraz większej liczby wątpliwości, pytań etycznych, które się rodzą w trakcie kolejnych lat studiów, bycia tam w środku, ale wystarczy, że znajdzie się na przysłowiowym aucie, bo zrobił coś nie tak, jak oczekiwali od niego tego zwierzchnicy. Nie będzie chciał iść z nimi pod rękę, dosłownie albo w przenośni. I już na przykład po 5 latach studiów zostaje wyrzucony. I całe jego dotychczasowe życie legnie w gruzach. I nikt mu nawet ręki nie poda. W sytuacji, w której on ma 23 lata, jego bliscy znajomi ze świeckiego życia już są pod koniec studiów. Nawet założyli rodziny, jakoś to swoje życie zawodowe i prywatne zaczęli ukierunkowywać, do czegoś to zmierza, a oni tylko dlatego, że powiedzieli nie, zaczynają od nowa. Od zupełnego zera, bo nawet nie od jakiegoś momentu w życiu, tylko od zupełnego zera. No rzeczywiście też jeden z obecnych księży, z którymi rozmawiałem, powiedział mi taką rzecz, że
to, o co on ma pretensje do seminarium i o co ma żal do przełożonych, to to, że kiedy komuś przydarzył się jakiś błąd czy jakiś upadek, że tak powiem, to też jest takie słowo często powtarzane, to ten system w ogóle nie oferował możliwości naprawienia tego błędu, czy przepracowania jakiegoś problemu, że jak ktoś przychodził z jakąś trudną historią, albo z na przykład, nie opowiadałem jakichś ogólników, tylko na przykład poznał dziewczynę, zakochał się i nawiązał z nią jakąś intymną relację i o tym mówił w zaufaniu na przykład ojcu przełożonemu, czy duchownemu, to spotykał się z takim postawieniem do pionu, a najczęściej po prostu z opcją wyrzucenia z seminarium, bez możliwości takiej przepracowania tego problemu, być może zmiany tej sytuacji, jakiegoś takiej metody czy narzędzia, które każdy z nas ma dostępne dzisiaj. No, każdy może skorzystać z psychoterapii, z pomocy osoby bliskiej, no nie wiem. A w seminarium przychodzisz z takim wyznaniem i bardzo często jedyne, na co możesz liczyć, no to właśnie koniec tej kariery i zaczęcie wszystkiego od początku. No właśnie chciałem cię o to zapytać, czy seminaria oferują jakikolwiek rodzaj pomocy psychologicznej albo psychiatrycznej dla tych, którzy są w środku? Oferują możliwość rozmowy, cyklicznej rozmowy z ojcem duchownym, który jest takim rodzajem opiekuna właśnie duchowego, czy jakiego takiego przewodnika duchowego, z którym się rozmawia co jakiś czas i jemu teoretycznie znowu można się zwierzyć ze wszystkiego. Jeśli się trafi na człowieka godnego zaufania, uczciwego, dobrego księdza, no to być może można liczyć na pomoc. I też dotarłem do takich relacji, z których wynikało, że znaczy są księża, którzy przeżywali kryzysy w seminariach i otrzymywali jakąś radę czy jakąś wyciągniętą rękę. Choć najczęściej ona polegała na tym, że na przykład te relacje, które nawiązali, musiały być skończone tu i teraz. Na tym polegała ta pomoc. Ale o takiej pomocy psychologicznej, takiej rozwojowej nawet, o której ty mówisz, no to nie. Znaczy ja rozmawiałem z księdzem, który jest formatorem w seminarium, a jednocześnie jest psychoterapeutą. Do niego również przychodzą księża i czasami klerycy, ale nie jest to narzędzie systemowe, które jest częścią każdego seminarium. Absolutnie nie. Myślę nawet, że taka wiedza o tym, że kleryk na przykład korzysta z coraz bardziej powszechnej i coraz bardziej dostępnej metody leczenia farmakologicznego, to już by było coś, co powoduje zrzucenie na niego jakiegoś światła, jakieś podejrzenia, że on tutaj nie, coś jest z nim nie tak na pewno i coś trzeba mu się bliżej przyjrzeć, co najmniej. Więc nie tylko nie ma tego w tym systemie, ale też rozterki natury psychicznej, czy już nawet psychiatrycznej, to już powoduje grube podejrzenia co do danej osoby. Jakiś rodzaj dyskwalifikacji. Tak. Jest jeszcze bardzo wiele wątków, o których Mariusz pisze w klerykach, ale myślę, że powinniśmy teraz przejść z pytań teoretycznych do zajęć praktycznych. Jest z nami dzisiaj jeden z bohaterów książki i Mariusza. Gdybyś mógł zaprosić i przedstawić naszego gościa. Tak, bardzo dziękujemy, że przybył i że jest z nami ksiądz Tomasz Jegierski. Dobry wieczór, Tomku, witamy cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ksiądz skończył, był w seminarium w Polsce, ale skończył też seminarium w Kanadzie i tam został wyświęcony. Nie tylko, że jestem, mam to doświadczenie bycia w seminarium w Polsce, również w Kanadzie, ale również byłem formatorem w seminarium w Montrealu.
i kierownikiem duchowym kleryków, więc moje doświadczenie nie tylko opiera się na samym przejściu przez formację seminaryjną, ale przede wszystkim też w spojrzeniu na to, jak prowadzić takie seminarium od A do Z. Również prowadziłem inne szkoły formacyjne. Jestem również wykładowcą i formatorem studentów, a uczniów. Byłem też katechetą i w Polsce, i w Kanadzie. Więc moje spojrzenie trochę jest głębsze, wydaje mi się, i bardzo praktyczne. No dobrze, ale zacznijmy może od początku. Jak wyglądał twój pobyt, twoje formowanie ciebie w polskim seminarium? Bo my tutaj mówiliśmy o różnego rodzaju zdarzeniach, ale to wszystko była wiedza teoretyczna, nabyta przez Mariusza dzięki rozmowom z jego bohaterami. A jak to było w twoim przypadku? Jak ty zapamiętałeś swoje seminarium, to polskie? Niestety to jest obraz tragiczny. Formacja, która jest obecnie w Polsce, ale również i na świecie, ale w Polsce jest to specyficzne. To, co już wybrzmiało tutaj na tym spotkaniu, to jest to, że seminarium jest takim miejscem zamkniętym, gdzie człowiek, który wchodzi na pierwszy rok, to w zasadzie musi udawać kogoś, kim nie jest. Ale poszedłeś dlatego, że czułeś powołanie, czy... Proszę? Poszedłeś, bo czułeś powołanie? Tak, tak, tak. Znaczy u mnie to doświadczenie jest najpierw głębokim doświadczeniem Pana Boga. Mhm. Do dnia dzisiejszego to się nie zmieniło. Ja nie tylko tyle, że wierzę w Pana Boga, ale ja wierzę Panu Bogu i ufam Panu Bogu. I to jest znaczna różnica, również to doświadczenie, które mnie spotkało, o którym może trochę wspomnimy, to jest to doświadczenie, gdzie ja przez ten okres nigdy nie straciłem wiary, ale ja nie straciłem ufności Panu Bogu. Nawet w najgorszych doświadczeniach i w najgorszych rzeczach, które mnie spotkały do tej pory. Niestety zderzenie z Polskim Seminarium w Ełku było takie, że ja po tym doświadczeniu, można powiedzieć, takiej odnowy duchowej, gdzie rzeczywiście spotkałem Pana Boga. Ja nawiązałem taką relację przez Pismo Święte, przez doświadczenie tutaj mocy Ducha Świętego. Chodziłem w cudzysłowie w Panu Bogu. Ja żyję Panem Bogiem. Dla mnie słowo, to, które czytam w Piśmie Świętym dzisiaj, to jest żywe słowo. To nie jest słowo historyczne, tylko słowo na dzisiaj. I Pan Bóg mnie prowadzi do dnia dzisiejszego i do tego miejsca. No dobrze, ale co to znaczy, kiedy mówisz doświadczenie, które mnie spotkało? I teraz, gdy byłem pełen euforii, kiedy widziałem, że Pan Bóg, tak to odczułem, powołuje mnie do kapłaństwa, najpierw myślałem, żeby pójść do seminarium takiego zakonnego, ale mój proboszcz, ksiądz Szczęsny, namówił mnie, żebym pojechał do Ełku i zawiózł mnie osobiście do biskupa Zięby, żebym tam został przyjęty i zostałem od razu z marszu przyjęty. I pierwsze dni euforii są rekolekcje. Prowadzi te rekolekcje taki ksiądz, który jest ojcem też duchownym w tamtym seminarium, nazywany tak trochę ukąśliwie, ale później to jest prawda jakby tego, matką, zdradzający pewne jakieś takie dziwne tendencje. I ten ksiądz zachęcił jako nas pierwszych na roku, żebyśmy poszli do spowiedzi do niego. I ja poszedłem i to miała być spowiedź taka z całego życia, wszystkich doświadczeń. Ja wspomniałem również w czasie tej spowiedzi o bardzo trudnym doświadczeniu przed seminarium. Rok wcześniej przed seminarium, gdy byłem uczniem szkoły w Augustowie w technikum, doświadczyłem próby gwałtu ze strony księdza Kochańskiego. I to doświadczenie bardzo mnie zmroziło, ale z drugiej strony nie zniechęciło mnie, bo no, tego nie mogłem jakby doświadczyć w cudzysłowie, prawda? Natomiast byłem cały czas jakby szukałem tutaj woli Pana Boga i w tym poszukiwaniu trafiłem na księdza w mojej parafii, moich dziadków,
w Olecku, księdza Łapina, który już wykorzystał sakrament spowiedzi do tego, żeby mnie nakłonić do zdjęcia spodni i już on dokonał tutaj całkowitego takiego, można powiedzieć, molestowania. Czyli uporządkujmy fakty. Chciałeś zostać księdzem, ponieważ czułeś powołanie. Dokładnie. I postanowiłeś wstąpić do seminarium prowadzonego przez księży, mimo że dwukrotnie padłeś ofiarą molestowania ze strony księży, jeszcze nie będąc klerykiem. Tak, tak. Zgadza się, ale to było. No to determinacja musiała być ogromna. Znaczy, ja szukałem tutaj woli Pana Boga i dla mnie to nawet to doświadczenie mnie nie stanowiło tutaj zniechęcenia. Natomiast to, co mnie zmroziło już w seminarium, gdy znałem różne rzeczy podczas tej spowiedzi, to ten ksiądz do mnie mówi, Salamon, że ja muszę odejść z seminarium. Dzisiaj, teraz. Mam się wynieść. Won. I to jest doświadczenie, że ponieważ... Ale powiedział ci to dlatego, że wiedział, że ty wiesz, że takie przypadki się zdarzają? Nie, nie, tylko że... Czy wstydził się dla kolegów? Patrząc na moje doświadczenie, że ja, powiedział do mnie, że ja jestem niegodny tego, żeby być w seminarium, żeby zostać kapłanem. Nie nadaje się w ogóle do niczego. A dlaczego? Znaczy, tak jak później się okazało, to ksiądz o homoseksualnych tendencjach i jak się okazało, to w seminarium, tamci przyłożeni, tam jeszcze taki ksiądz Golan i wielu innych, no okazało się, że to są dewianci i ludzie, którzy tylko szukali jakichś pewnych okazji. Ale widząc jakby tutaj z jednej strony moje przekonania, moja wiara i to, że jak ja patrzyłem na takie rzeczy, to było widać, że jakoś mu to bardzo przeszkadzało. I on nakazał mi... Najgorsze było jeszcze to, ponieważ on później łamie tajemnicę spowiedzi i okazuje ludziom, tam moim kolegom, że okazuje, że on nie zgadza się na to, żebym ja w seminarium był. I to jest takie no tragiczne. Więc na dodatek jeszcze ksiądz Kochański, który mnie molestował, on przyjeżdżał do seminarium, próbował tutaj szukać ze mną kontaktu. Ksiądz ten Salamon, który pokazywał też, jak bardzo nie cierpi tego. Później jeszcze zobaczyłem, jakie jest środowisko kleryków. Dzisiejszy ksiądz taki jak ksiądz Dymer, znany jego sytuacja, to w diecezji ełckiej jest taki ksiądz Kruczyński, który był moim kolegą. Okazało się, że on organizuje głównie, jako on taki organizator jest orgii, popija, narkotyków i wszystkich innych, jakich tylko najgorszych rzeczy można sobie wyobrazić. No i co, nie dało się tego, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale nie dało się tego rodzaju zachowań wychwycić na poziomie seminarium albo później? To znaczy, czy komuś to było na rękę? Jak to jest? To znaczy tak, to jest na rękę, ponieważ dzisiejsze seminaria to przez długi okres, od wielu, wielu lat, to są miejsca, gdzie księża, którzy pracują w kurii, biskup i księża, to jest dla nich miejsce rekrutacji swoich potencjalnych partnerów. To już nie jest miejsce, gdzie... I to właśnie to ukrywanie wszystkiego, takie pełna kontrola stuprocentowa, to ma służyć tylko temu, że ksiądz później jest traktowany i ksiądz, i kleryk zresztą jak szmata dla biskupa, bo on może z nim zrobić wszystko. On, jak ksiądz ma jakiś problem rzeczywisty, to biskup od razu go wysyła do mamy tak zwanej, nie? No przepraszam, facet jest 40-letni i biskup go wysyła do mamy? No, śmiechu warte. Więc to jest tego typu środowisko. Niestety utworzyło się środowisko w zarządzie, można powiedzieć, Kościoła. Bo to nie jest cały Kościół, tylko zarząd Kościoła. Dzisiaj w Polsce i na świecie to jest zarządzane wszystko przez księży i biskupów homoseksualistów. W różnej formie. Jedni to robią dosłownie, inni to w przenośni, ale po prostu kryją siebie. To jest tragiczna sytuacja. Ja po 2,5 roku po prostu odszedłem z seminarium, nie wytrzymałem. Pan Bóg wskazał mi, że powinienem pojechać do Kanady. Miało to sens i jak widzę teraz dzisiaj, to ma duży sens. Niestety tam trafiłem na, od razu w mojej diecezji, to jest Winnipeg, diecezja świętego Bonifacego, gdzie jest od razu na rekrutację do właśnie takiej grupy, bo tam zarząd właśnie tej diecezji, wszyscy księża. Dzisiaj większość z nich to są księża już z wyrokami, usunięci ze stanu kapłańskiego. A to byli ludzie, którzy próbowali mnie
wciągać jakby w to środowisko homoseksualne od pierwszego dnia, jak ja tam przyjechałem. To jest takie, dla nich to było jakby świeże mięso, że to z Europy, że to z Polski. To jest do dnia dzisiejszego. To jest w Stanach szczególnie podkreślane. Jak znaczy, ja, jeżeli mogę wyjść słowo, chcę tylko powiedzieć, że nie ma we mnie zgody na to, żeby w jakimś sensie wszystko wrzucać do jednego worka, jakkolwiek to brzmi. Człowiek ma orientację seksualną i czy się tu będziemy zgadzali, czy nie, to bycie osobą hetero, bi, homoseksualną, niebinarną, to moim zdaniem jest poza wszelką dyskusją. I nie zgodziłbym się nigdy na to, żeby mówić o tym, że ktoś może być zły czy dewiantem z tego powodu, że ma taką, a nie inną orientację. Raczej myślę, że chodzi tu o to, że stara się wykorzystywać swoją funkcję i coś, co moglibyśmy w cudzysłowie nazywać powołaniem, do wykorzystywania seksualnego ludzi, którzy są mu podlegli. I też należy oczywiście rozdzielić, o czym też jest w książce Mariusza, kwestie gwałtów homoseksualnych od kwestii pedofilii, która jest czymś zupełnie innym i też warto to zawsze podkreślać i wskazywać jako istotną różnicę. To znaczy według mojego doświadczenia, te wszystkie przypadki, które ja zbadałem, bo ja napisałem w 2018 roku raport do Stolicy Apostolskiej przez nuncjaturę w Polsce i nuncjaturę w Kanadzie, raport pokazujący biskupów i księży, którzy nadużywali nadużycia seksualne. I większość tych, bardzo mało było tam dotyczące dziewczynek, większość to są chłopcy. W różnej formie, znaczy nie tylko chłopcy, ale też młodzi mężczyźni, czyli ebofilia. I to są głównie te, ze względu na tendencje homoseksualne wśród biskupów i księży. Ja tutaj nie oskarżam homoseksualizmu, tylko oskarżam biskupów i księży, którzy dobierają siebie, sobie współpracowników, czy biskup, jak jest wybierany, to jest wybierany tylko z klucza w tym momencie, że ma tendencje homoseksualne lub akceptuje to środowisko wewnątrz hierarchii kościelnej. Ja tutaj mówię tylko o hierarchii kościelnej, nie ogólnie o samej sytuacji. Więc to jest smutny obraz, który trzeba tak naprawdę zmienić. I w porównaniu z polskim seminarium, tak jak tutaj rozmawialiśmy, dużo jest kontroli, prawda? W kanadyjskim seminarium tej kontroli jest o wiele mniej. Jest o wiele większa swoboda. Jest tak jak bardziej jako student i jako żyjący w akademiku. Nie ma, ja mam prawo, nawet mój rektor o 10:00, pamiętam wieczorem, zebrał kilku kleryków, ja poszedłem również z nim, mówili, idziemy do kina, tam, do centrum w West Mall w Edmonton i to było normalne, to nikogo nie gorszyło, to było normalne zachowanie. Natomiast w Polsce nie do wyobrażenia coś takiego. Tam nie ma tej kontroli taka, jak tutaj była. Tutaj z różnych powodów ta kontrola była, wspomniana tutaj o tym, o agenturze, ale tutaj przez ostatni okres po PRL-u można powiedzieć, że to jest związane bardziej nie z agenturą, tylko bardziej z tym, że biskup sobie kształtuje ludzi, których będzie kontrolował i tak. On na skinienie dłoni, on może zrobić wszystko z takim księdzem, klerykiem. Masz świadomość tego, że gdybyś mieszkał w Polsce i pracował, to Kościół katolicki by cię zniszczył? Właśnie mnie niszczy. Właśnie hierarchowie, ponieważ mam dowody na ich przestępstwa seksualne i wiele innych przestępstw, zaczynając od biskupa Mazura, ale po wszystkich innych biskupów w Polsce, no to podjęli wszystkie działania możliwe, żeby mnie zniszczyć przez mojego biskupa w Kanadzie, który się chętnie przyłączył do tego, ponieważ sam jest umoczony i to wielkie sprawy, ponieważ tam są nadużycia nie tylko seksualne, ale wobec aborygenów są dzieci, które były mordowane. I tutaj podkreślę tylko jedną rzecz, bo jesteśmy przy wydawnictwie Znak. W Znaku jest wydany Michael O'Brien, kilka książek. Ja jestem tłumaczem Ojca Eliasza i kilku innych powieści Michaela O'Briena. Razem kiedyś robiliśmy też wspólnie promocję tych powieści. I Michael opisuje swoje doświadczenie właśnie w jednej takiej szkole rezydencjalnej z internatem, gdzie dyrektor tej szkoły, Martin Houston, później ksiądz Houston, sadyzmem gwałcił chłopców i dziewczynki tam, głównie chłopców, bo on był homoseksualistą.
To on doprowadzał, to jest ostatnia ze szkół w Inuit zamknięta w 97 roku i w tej szkole też są przypadki tego, że doprowadzano dzieci do śmierci. I teraz Houston, tylko dodam to, jest księdzem w mojej diecezji. Ja dopiero później dowiedziałem się od Michaela, skojarzyłem tłumacząc jego historię, że to przecież jest ksiądz, z którym ja mieszkałem przez rok. Mój biskup, ani poprzednie, ani obecni, nigdy nie wspomnieli o tym, czego on dokonał, a mieszkał w rezydencji biskupa do końca życia, umarł, miał pogrzeb i jak gdyby nigdy się nie stało. Także moi biskupi w Kanadzie, wielu i księża są odpowiedzialni, i polscy oblaci szczególnie są odpowiedzialni za tę krzywdę wyrządzoną dzieciom. No dobrze, Tomek, ale skoro jesteś osobą, która tak walczy o prawdę i o to, żeby złoczyńcy zostali ukarani, co jest taką siłą dla ciebie napędową, że ciągle jesteś w środku kościoła? Bo przecież właściwie większość ludzi już by sobie powiedziała, mam tego dosyć, to jest zakłamanie, to jest zło wcielone, to nie ma nic wspólnego z nauką, w którą się wierzy, z prawdą, którą się wierzy, jeżeli jest się osobą wierzącą. No łatwiej by się było po prostu z tego wszystkiego wymiksować. Oczywiście byłoby łatwiej, natomiast to, co ja wspomniałem na samym początku, ja wierzę i ufam Panu Bogu. I to jest siła napędowa, ponieważ jak czyta się i Pismo Święte, i historia Kościoła wskazuje na to, Pan Bóg wiele rzeczy uczynił przez jedną osobę konkretną. To prorocy, to święci. Wielkie rzeczy Pan Bóg dokonywał przez jedną osobę. Ja trwam przy Panu Bogu, idę do przodu, niezależnie od tego, jaką krzywdę mi jeszcze ktokolwiek wyrządzi. Okej, ale nie masz problemu z tym, że Bóg, w którego wierzysz, pozwala na taką krzywdę wobec innych? To nie Pan Bóg pozwala. Pan Bóg dał wolną wolę. To człowiek wybiera. W żadnym z tych wypadków nie ma mowy o tym, że to przecież, jeżeli byśmy mówili o Bogu, który determinuje kogoś do czynów jakichś, no to wtedy by mieli taką po prostu, że człowiek jest marionetką. Natomiast człowiek ma wolną wolę. To człowiek dokonuje tych złych czynów, a nie Pan Bóg. Dobrze, panowie, to teraz pytanie do was obu, bo padło tutaj mnóstwo bardzo silnych słów, które też pojawiają się w książce Mariusza. Kościół w Kanadzie, w której mieszkasz, został postawiony pod ścianą i musiał zacząć się oczyszczać. Jak słyszymy z twoich wypowiedzi, sporo to jeszcze zajmie czasu, ale proces ruszył. Sytuacja ostatnia, z ostatnich tygodni, z odkrywaniem zwłok dzieci, które chodziły do szkół prowadzonych przez księży i zakonnice, doprowadziła do ogromnego wzburzenia w Kanadzie i właściwie do jeszcze silniejszego żądania znalezienia winnych, oczyszczenia i tak dalej. W Polsce to są wszystko przypadki sporadyczne, kiedy się myśli o skali, a o tych, których złapano za rękę i osądzono, albo o tych, którzy, tak jak Gulbinowicz, zmarli nieosądzeni, umarli w hańbie, ale nieosądzeni. Spójrzmy na sytuację w Polsce z perspektywy polskiej, Mariusza Sepioło, i twojej, kanadyjskiej. Co się musi wydarzyć w polskim kościele, żeby nie było zakłamania i na szczytach, i w takim miejscu, które formuje, jak seminarium? Jeżeli mogę powiedzieć, to ja ten proces już zacząłem. W tym momencie jestem w sądach z wieloma biskupami, księżmi, a niestety stało się tak w Polsce, że prokuratorzy, policjanci, sędziowie, wszyscy próbują chronić i bronić księży za wszelką cenę. Łącznie z tym, że na przykład w Olecku w sądzie byłem na czytaniu akt i prezes sądu wzywa policję i mnie aresztuje, żeby tylko powstrzymać mnie, zastraszyć mnie przed tym, żebym ja nie oskarżył biskupa Mazura i księży z diecezji jełckiej, ponieważ razem piją, ponieważ razem biorą narkotyki i razem robią jeszcze inne rzeczy. I to jest haniebne, że ludzie, którzy są sędziami dzisiaj, poddani całkowicie tej władzy. Ta władza oczywiście też we mnie uderzyła. To nie jest tak, że i to na wielką skalę, bo mam tutaj przecież, jeżeli ktoś w mediach spojrzy, to mam duży zatarg przecież i nawet z samym premierem i Kaczyńskim i z Kamińskim i wieloma innymi, którzy potrafią wysyłać na mnie ABW. ABW nie ma co robić. Ma tutaj problemy, ale oni nie mają co robić. Oni dostali na przykład wezwanie od prokuratora, że mają mnie złapać na ulicy i wręczyć mi wezwanie na przesłuchanie. Jak mnie zmuszą do tego, żebym ja wziął od nich dokument o wezwaniu? To jest bardzo ciekawa sytuacja. I to jest w tym momencie jest tylko możliwa sytuacja zero, czyli doprowadzenie wszystkich pod sąd. I to zamierzam zrobić.
i w pozwach i kryminalnych, i karnych, i cywilnych. I odbiorę im wszystko. No dobra, zapyta ktoś o to, dlaczego robi to zwykły ksiądz, a nie papież? Ponieważ papież jest jedno z nimi. Papież jest tłumaczony tak samo jak wszyscy inni. W jakim sensie? W takim sensie, że jest umoczony w całą tą siatkę homoseksualną. Do seminarium w Montrealu przyjeżdżał Fisichella na kontrolę, ponieważ działy się straszne rzeczy. Klerycy, w których obronie stawałem, byli zmuszani do najgorszych rzeczy i łącznie z tym, żeby byli używkami dla księży. I ty po prostu masz przekonanie, pewność, że Kościół jest instytucją przyżartą złem od początku po same szczyty, tak? Nie Kościół, tylko mówimy tutaj o samej hierarchii. Mhm. Czyli to jest opcja zero, usunięcie wszystkich, i wszystkich biskupów, i wszystkich księży na dzień dzisiejszy, i papieża łącznie. O mamo. Już zacząłem to robić. Okej. Okay. Mariusz, to może teraz, żebym trochę ochłonął. Gdybyśmy mogli... Znaczy ja trzymam kciuki bardzo, żeby wszyscy, którzy są winni i którzy dopuścili się zbrodni przeciwko dorosłym i dzieciom, zostali osądzeni i żeby oczyścić to środowisko ze wszystkiego, co złe, ale wiemy, że to, zwłaszcza w Polsce, jest bardzo trudne. Jak ty to widzisz? No ja nie mam takiej determinacji, jak wiedzy, jaką ma ksiądz Tomek, ale czy takich nawet... Dobrze, żeby mieć opinię na jakiś temat, to pewnie trzeba mieć taką wiedzę, ale... dlatego, żeby nie dla przeciwwagi, nie dla oczyszczenia atmosfery, ale mi się wydaje, że ten sposób, oprócz tego, żeby karnie wszystko się odbyło i sądownie, żeby sprawiedliwość była po stronie tych skrzywdzonych, to jest oczywiście dla mnie jasne, ale oprócz tego musi się zadziać jakiś rodzaj oddolnego ruchu i mam wrażenie, że już ten oddolny ruch zmiany Kościoła się dzieje właśnie Kościoła, nie hierarchii, ale Kościoła już się dzieje na tych dołach. To znaczy przychodzi, mówiąc krótko, jakieś nowe pokolenie i kleryków, i wierzących, i księży już coraz częściej, którzy mówią innym językiem o Kościele, którzy mówią o innych rzeczach w Kościele i którzy już za pewien warunek taki niezaprzeczalny uważają konieczność oczyszczenia Kościoła. Czyli jakby zaczynają rozmowę o Kościele z tego punktu wyjścia, że już pewna miarka się przebrała i teraz trzeba zacząć wszystko od nowa. Ja przynajmniej spotykam takich ludzi w Kościele. Myślę, że jeśli on ma się zmienić, to właśnie przez takich ludzi. Tomek, bo ty jesteś osobą bardzo głęboko wierzącą, jako ksiądz, czyli wierzysz w piekło. Wierzę w piekło, jak najbardziej. A myślisz, że ci, którzy są tam na szczytach hierarchii, też wierzą w piekło? Nie, oni nie wierzą, ale za chwilę się przekonają. Przekonał się ksiądz Kochański, kardynał Morawiecki i wielu innych przekonało się, bo dzisiaj są w piekle. Ulala. Proszę Państwa, mamy pytanie od widzów. Monika? Tak, pani Anna pyta, czy ksiądz Tomasz w tej sytuacji nie boi się o własne życie? Próbowano mnie już wielokrotnie zabić, ale nieskutecznie. To jednak Pan Bóg jest tym, który czuwa i on decyduje, kiedy ja umrę. Ale masz pewność, że próbowano cię zabić? A, nawet jeszcze kto? Już nie. No to z tego się wyszedł totalnie mafijny wizerunek. Ale to jest totalna mafia. Macie Państwo świadomość tego, dzisiaj nawet ten apel dziennikarzy, prawda, dotyczący rządzących. To są rządzący razem z hierarchami Kościoła w totalnej mafii. Robią wszystko, co tylko możliwe. Sami wiecie to z doświadczenia. Żeby teraz uspokoić emocje, chciałem zapytać na koniec, Mariusz, czy myślisz, że jest szansa, że twoja książka trafi za mury seminariów i ją tam przeczytają?
Ja myślę tak, ja myślę, że już tam jest i jest czytana uważnie i też docierają do mnie głosy oprócz takich... Myślisz, że będą spotkania autorskie w seminariach? Myślę, że nie będzie spotkań autorskich w seminariach, ale myślę, że będą jakieś głosy sprzeciwu wobec tej, że tak to ujmę, narracji, która jest w tej książce przedstawiona. To znaczy ja uważam, że w tej książce jest kawał prawdy o tym świecie, jakkolwiek buńczucznie to zabrzmi, ale uważam, że jest kawałek świata w niej opisany, ale już spotykam się z głosami, że jest to jakiś rodzaju, pewnego rodzaju atak na Kościół. A w ogóle nie na tym mi zależało, a tak to już jest odbierane czasami. Na ile zdążyłem poznać Tomka, poznaliśmy się tuż przed spotkaniem, on by pewnie powiedział, że ta książka i tak jest wyjątkowo delikatna. Delikatna. Książka jest delikatna, ale niesamowicie napisana. Zachęcam, naprawdę warto przeczytać. Ja jako tłumacz powieści sam jestem pisarzem, jestem producentem filmowym, więc mam to doświadczenie. I księdzem. I mam wiele doświadczeń. To pan Mariusz naprawdę napisał niesamowite dzieło. To jest bardzo dobrze napisane, w dobrym stylu, dobra narracja. Jest to rzeczywiście sprawdzone na prawdziwych tutaj doświadczeniach prawdziwych ludzi, więc ja naprawdę zachęcam do przeczytania i może jednak kiedyś, któregoś dnia pięknego uda nam się zrobić jednak w seminarium którymś. Nie wiem, czy Wełku, bo Wełku, gdzie jest dwóch kandydatów w tym roku, a w poprzednim roku jeden był tylko święcony, więc nie wiem, czy dotrwają. Okej. Okay. Rozumiem, że ty jako ksiądz, który teraz jest formatorem, pracuje w Kanadzie, słysząc o tym wszystkim, co dzieje się w Polsce, mając różnego rodzaju doświadczenia, nie dziwi cię to, że polskie kościoły pustoszeją? Wyobraźcie proszę sobie państwo, że w Montrealu chociażby, czy w Quebecu w latach jeszcze 60. było 96% katolików praktykujących. 96% praktykujących. A do dnia dzisiejszego to jest może jakieś 1% chodzących do kościoła, a z tego 1% 1% wierzących w Pana Boga. No to jak ty widzisz przyszłość kościoła? Czyja to wina jest? Księży. To jak ty widzisz przyszłość kościoła w Polsce w przeciągu najbliższej dekady, dwóch? Jeżeli uda się w tym roku, może w następnym, usunąć wszystkich biskupów i księży, to perspektywa jest bardzo dobra. No tak, ale to musiałby zrobić papież. Nie, łącznie z papieżem przecież rozmawialiśmy. Hej. I wtedy robimy opcję zero, natomiast będą nowi księża, nowi biskupi i nowy papież. I to według serca Pana Jezusa, a nie według tego, co jest dzisiaj. Tej kliki nie da rady już zmienić. Pan Bóg im to wielokrotnie powiedział i to przeze mnie nawet. Rozmawiałem często tutaj z episkopatem. Episkopat wysłał księdza Jóźwiaka do mnie. Kto to jest ksiądz Jóźwiak, bo się nie orientuje w tej chwili. Ksiądz Jóźwiak był ojcem duchownym w seminarium w Ełku. Aha. I jako delegat episkopatu i biskupa Mazura przyszedł i rozmawiał ze mną 2 godziny i powiedział mi, że to doświadczenie, ja przedstawiłem molestowania, on mi powiedział, że powinienem pójść do jednego, drugiego księdza, załatwić to sam, nigdy głośno nie mówić o tym, absolutnie, cisza. Czyli pod dywan. Pod dywan i żeby pójść jednemu i drugiemu dać w mordę. To było zalecenie oficjalne Episkopatu Polski. Ale chyba to się jakoś trochę nie trzyma dobrze z wiarą, bo wiara jest przeciwko przemocy, o ile pamiętam. Ksiądz Jóźwiak nie miał świadomości, że jest nagrywany. No i później stało się tak, że ksiądz Jóźwiak wyleciał od razu z seminarium. Biskup go potraktował oczywiście jak szmatę i wyrzucił go najpierw na rezydenta do jednej, a później do drugiej parafii, gdzie ten ksiądz Kochański, który mnie molestował, nie wiem, żeby tam się z nim spotykał, może żeby sam był molestowany. No nie wiem, z jakiego powodu dał to do księdza Kochańskiego, tego księdza Jóźwiaka biednego. No i poza tym, że ostatnio przyszedł do mnie biskup Galbas, który jest tutaj pomocniczym biskupem Wełku i on mówi do mnie, mając świadomość, że tamtego nagrałem i ten myśląc, że nie jest nagrywany w dużym błędzie, mówi do mnie, żebym ja się stąd wyniósł z Polski, jechał sobie do Kanady i tam sobie głosił różne rzeczy, ale tutaj, żeby dać im spokój. A po druga rzecz, że oni mnie... Bo ja na początku chciałem tylko, żeby usłyszeć od nich słowo przepraszam od któregokolwiek. I do tej pory nikt mnie nie przeprosił, a Galbas przyszedł... Za to, co spotkało ciebie. Tak, za to, co spotkało mnie.
Galbas przychodzi i mówi do mnie, że nikt z nich mnie nigdy nie przeprosi, dopóki sąd ich nie zmusi. Więc wtedy ja zacząłem wytaczać im procesy i karne, i cywilne. Czyli hierarchowie domniemują, że oni są niewinni, bo póki nie ma wyroku, to właściwie wszystkiemu można zaprzeczyć. Dokładnie. Prymas Polski, znając moją sprawę, potraktował mnie tak, że zaczął nazywać mnie przez per pan, ubliżając mi tym samym, nie traktując mnie jak księdza. W ogóle to środowisko i hierarchii polskiej episkopatu, jak i nawet i środowisko ojca Rydzyka i wielu innych, no to z chęcią by mnie widzieli gdzieś w jakimś bagnie czy gdzieś, żebym już nie mógł nic mówić. No, mylą się. Proszę Państwa, to jest jeden z bohaterów książki Życie w polskich seminariach. Nie wszyscy są tak radykalni jak Tomek, od razu to ustalmy. Nie, nie, nie. Ale też nie wszyscy są tacy odważni i z podniesionym biuretem, czy też przyłbicą i pod imieniem i nazwiskiem mówią o tym, co ich spotkało, co im się w kościele nie podoba, albo jak ścieżka, którą obrali, no niestety wszystko się nie powiodło. Ale też myślę, że warto tę książkę przeczytać chociażby po to, żeby wiedzieć, z jakiego rodzaju heroizmem mamy do czynienia w przypadku tych, którzy przeszli przez tę całą procedurę i jednak starają się być kapłanami mimo wielu kłód rzucanych pod nogi już w tym okresie formacyjnym. Bo czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie, czy mamy dobre, czy złe doświadczenie z Kościołem, no to mimo wszystko, jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem i chce służyć innym, to budzi to szacunek. Czy jest w sutannie, czy bez, czy w koloratce, czy bez, czy w habicie, czy nie. Jeżeli czyni dobro, to warto okazywać mu szacunek. Złu na pewno nie. Z tym się zgodzimy, jak myślę. Jak najbardziej. Bardzo wam dziękuję. Bardzo serdecznie było was i miło tu spotkać. No i pozdrawiam państwa serdecznie z Warszawy, przypominając, że Mariusz Sepioło, który napisał książkę Klerycy, spędził wiele czasu, żeby do tego świata się dostać, opisać go, a potem przy okazji spotkał takich ludzi jak Tomek, który jest jednym z tych, którzy dają świadectwo i jak słyszeliśmy, nie tylko jest księdzem detektywem, ale też księdzem żołnierzem. Bardzo państwu dziękujemy za spotkanie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy byli z nami i w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, i za pośrednictwem sieci. No i niech się czyta. Dobranoc. Bardzo dziękujemy. 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 Dobranoc.